Moi drodzy, powiem wam tak, kręcę to, bo ponieważ chcę wam coś pokazać yy, i powiem wam tak, czasami sam siebie zaskakuję, jako amator, totalny, bez doświadczenia, czasami udaje mi się coś naprawić i powiem wam, że jestem w lekkim szoku, w zasadzie to doszedłem do tego, Patrząc to wszystko pod mikroskopem, tak jak ją pokazywałem na wcześniejszym filmiku, ten kondensator jeden tutaj, co był, co miał powłokę uszkodzoną. Jak pokazywałem wcześniej, tą tasiękę zrobiłem. Ona działa bez problemu. Natomiast ten kondensator, który był uszkodzony, wymieniłem na. Kondensator, oczywiście to jest wymiana taka, jakby to powiedzieć, szczapy, na czuja, na wielkość z tego telefonu. Wymieniłem go wstawiając tutaj koło tego, właśnie przycisku, dokładnie w tym miejscu, gdzie było zalanie. Ja wezmę pincetę, w tym miejscu, niech mi złapie ostrość. Tutaj gdzie są te kondensatory, ten przycisk cały było totalnie zalane. I widzicie co ja zrobiłem? Wymieniłem ten kondensator. Jedna ścieżka była uszkodzona. Zrobiłem zworkę. Oj, bateria mi się już kończy. W telefonie 20%, ale jeszcze zdążę to nagrać bez problemu. Zrobiłem zworkę ze ścieżki do kondensatora, pomiędzy tym kondensatorem a tą ścieżką, która idzie sobie tutaj dalej do tego układu, była po prostu przerwa, nie łączyło. Tak jakby nie dostawało zasilania dalej na układ. I co, zrobiłem zworkę z drucika, i coś wam pokażę, co się dzieje. Bateria jest podłączona. Wykorzystałem do tego celu sobie. Taki drucik z cewki od gitary elektrycznej. Idealnie się nadał. Chociaż ten drut jest y, emaliowany. Także trzeba było go troszeczkę zeskrować z jednej i z drugiej strony. I patrzcie, co teraz się będzie działo po podłączeniu tego kontrolera y, do y, laptopa z uruchomionym programem DS4. Ja się przełączę jeszcze na ten programik. Teraz nie jest pad podłączony. Pamiętacie, że wcześniej rozłączało go co chwilę, nie? Patrzcie, co się dzieje w tej chwili. Dioda się zasieciła. Wykryto kontroler. Ja się włączę na programik. Bateria jest naładowana na fulla, jak widać. Co się dzieje? W dalszym ciągu jest podłączony. Nie ma tego rozłączania. Nie mówię, hop. Kontroler działa. Jestem w szoku. Ja go jeszcze potem złożę, spróbuję zobaczyć, czy będzie. Ciutko, ciutko. Czy będzie po prostu wykrywał, przez kon... wykrywany przez konsolę? Jeżeli tak. Uznaję za naprawę e, zakończoną i sobie chyba wystawię sam nagrodę, bo naprawdę, no, na razie działa bez problemu. Cały czas jest wykrywany. Tu mamy nowy profil, ja zobaczę sobie profile, auto-profile, settings. Gdzieś tutaj było można ustawiać, e, sprawdzać przyciski. Edit? Nie. Auto Profiles. Aha, tutaj Edit. Ok, jest, jest ten pad. I teraz na, nacisnę przycisk PlayStation Store. No nie widzę, żeby tutaj coś się działo. A jak analogami poruszam. Coś się dzieje. Coś mi wyskoczyło. Aha. Wy... Mam wybrać akcję. Czyli coś działa. Dobra, teraz. Działa, bo analogami jak ruszam, to wyskakuje mi, że LS Up. Action for LS No to jest akurat lewy. Od lewego tego, a jak teraz nacisnę, no zrobię prawym. L... RSUP. Kurczę, do no działa no. Ja się cieszę, że go nie rozłączał w Windowsie, bo już praktycznie mam kontroler do grania na laptopie PC. W cudzysłowie, bo i tak nie gram na laptopie, tylko na konsoli. Także, no kurde, no patrzcie się, ja się przełączę jeszcze raz na. Cały czas dioda się świeci. Nie rozłącza go. Zrobiłem zworkę tutaj. Ze ścieżki do kondensatora. No, czyli teoretycznie tak. Historia, według mojej opinii, diagnoza. Pad zalany, wyżarta ścieżka. Na pewno przy nim ktoś dużo grzebał. Także działo się tutaj na tym padzie. I co mogę powiedzieć? Uważam to, że mi udało się go naprawić, cholera. Ja go składam, w ogóle muszę tutaj posprzątać na biurku. Złożę go i zobaczymy, co się będzie działo potem pod PlayStation. Czyli teoretycznie powinienem nacisnąć ten przycisk i powinno przez konsolę być go. Y, powinien być sparowany z konsolą. Ale dobra, sukces jest, że on działa na Windowsie. Dla mnie to jest już naprawdę wielki, y, wielki no, jakby to powiedzieć wielki progres. No działa, no działa, no kurczę, no. Czyli była tutaj przerwa na ścieżce. Super. Jak kończę ten filmik, drugą część powiedzmy. Jak macie jakieś swoje uwagi, opinie, to piszcie w komentarzach. Ja tylko jeszcze raz może postaram się pokazać wam to miejsce. Szkoda, że nie mam mikroskopu podłączonego, to bym wam to pokazał dokładniej. Widzicie, tu idzie drucik. Jeszcze jest rozlana pasta lutownicza, którą lutowałem. Idzie drucik. Ze ścieżki do kondensatora. Chociaż mogłem po podlutować też to do ścieżki po drugiej stronie. Ale uznałem, że się dolutuje do kondensatora. I do ścieżki. Ja pierdzielę. Taki amator, a naprawił sobie pada. No. Powiem Wam tak, czasami warto bawić się grzebać w elektronice, bo. Daje to dużo satysfakcji, tyle powiem. Bardzo dużo satysfakcji. A satysfakcja jest dla mnie najważniejsza. Tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.